time, my head, nine lives. I could take the front and back the same night. I could be a party girl or a guy. Whatever I wanted, that was my life. I don't wanna brag it, my stilo. More like only talking to my pillow. I had plenty, I had 20 rings on my feet though. I even look good in some speedos. What you gonna do? What you gonna do? Witajcie w porcie na Sycylii, w porcie w Palermo. Kurde, bardzo hałas tutaj jest duży, nie da się za bardzo nic skręcić, bo tak, tam koparka kopie, znaczy taka o, tu młot chodzi, taki pneumatyczny. Tutaj stoi taki jakiś transportowiec, hałasuje. Bardzo dużo się tu dzieje, remontują w ogóle cały ten port. Nowiutki port powstaje po tamtej stronie, w Palermo. I co? No, kolejne mega włoskie miasto. I to, co mi się już w końcu tak już na 100% rzuciło w oczy, to na pewno to, że wszystkie te miasta, gdzie są porty, Neapol, co byliśmy blisko Rzymu, teraz tutaj w Palermo, w sumie Genowa też była taka sama. Wszystkie to są takie stare miasta, gdzie są stare budynki, mają swój urok na pewno, są ładne, bardzo mi się podoba w ogóle ten teren, bo wszystkie są przy bardzo dużych górach. No szkoda, że mamy takie duże dzisiaj zachmurzenie i słabą widoczność, ale na pewno są to naprawdę fajne miejsca, no bo takie góry przy samiutkim mieście, przy samych wieżowcach robią wrażenie, ale no wszystkie te budynki są takie no stare. Stare miasta, stare mury, jak patrzę tam jakieś takie te kopuły, nie kopuły, kurde, z betonu, takie no z betonu, z kamienia właśnie zrobione, no kurde, mury takie, jakieś obramowe, jakieś takie, no nie wiem jakby tak to powiedzieć, to od razu też przypomina mi się po części stare miasto Dubrownik. No i tak sobie myślę, że takie tutaj Palermo, to po części można powiedzieć, że to jest taki właśnie chorwacki Dubrownik, choć no trochę się różnią, obrócę kamerę, żeby było lepiej widać, tylko ten hałas, to niestety będę musiał coś tu, jakiś dźwięk podłożyć. Także obrócę kamerę i pokażę rzut taki troszeczkę na miasto, a później o 9:45 wybieramy się w miasto, to coś tam pewnie z miasta pokręcimy. Coś pokażemy, czegoś bliżej dotkniemy, poczujemy jeszcze bardziej, doświadczymy. Palermo doczeka się nowego budynku, chyba będzie jeden z pierwszych budynków w tym mieście od paru dziesięciu lat. Żartuję oczywiście, ale tak, nowy budynek w porcie już powstaje.
gdzie pewnie będą odprawy i inne jakieś rzeczy. Jest naprawdę bardzo gęste zabudowanie tutaj, blok na bloku, budynek na budynku, kościół na kościele. No kurczę, jest tutaj ogromny ścisk, ale było tak w każdym mieście, w którym zatrzymywaliśmy się, że te budynki naprawdę jeden na drugim, wąskie uliczki i no dużo ludzi, po prostu duże zaludnienie, gęstość taka tutaj na jakby kilometr kwadratowy jest, wydaje się, bardzo, bardzo duża liczba. W porcie w Palermo dzieje się naprawdę bardzo dużo statków, jakichś takich wycieczkowych, transportowych, cargo i tak dalej. Holowniki holują duże statki, tutaj gdzieś ktoś parkuje, tam coś remontują, naprawdę dzieje się bardzo dużo. Ale chciałem jeszcze coś powiedzieć, taką ciekawostkę odnośnie tutaj, przynajmniej tego naszego rejsu, ale myślę, że to nie tylko odnośnie naszego rejsu, ale pewnie całej linii MSC. Bardzo dużo Azjatów tutaj pracuje. Spotkaliśmy już tutaj 10 Azjatów, którzy są z Bali. No, z Bali przyjeżdżają tutaj do Włoch do pracy na kontrakty, no nie wiem czy to tak, ale można chyba mówić, 7-miesięczne, przynajmniej te osoby, które tutaj były, są już kilka miesięcy, napływają cały czas i pracują na statku, mają kontrakty 7-miesięczne i później wracają z powrotem do swoich rodzin mieszkać w Azji, tak? W Azji, w Dżakarcie, ale w Indonezji, o, chciałem powiedzieć nie w Dżakarcie, tylko w Indonezji, w Azji, w Indonezji, a dokładnie na wyspie Bali. I po prostu sobie mówią, że tutaj mają większe zarobki, fajnie im się tu pracuje, lubią pływać, mają tutaj taką fajną pracę, tak? Po prostu mają fajną pracę, a przede wszystkim lepiej płatną niż na Bali. Bardzo chętnie tutaj przyjeżdżają, pracują. No i tak to wygląda. To była taka ciekawostka. Jeszcze tutaj tylko taki szybciutki rzut na nasze tutaj centrum naszego statku, czyli duży, piękny, ekskluzywny basen. Ach, te maseczki, ach, ci Włosi, bardzo dużo Włochów. Praktycznie sami Włosi. Spotkaliśmy jeszcze też wczoraj Polkę mieszkającą w Łodzi, która po prostu ożeniła się z Włochem i ten Włoch przeprowadził się do Polski, ale sobie przypłynęli teraz tutaj, znaczy przyjechali sobie do Włoch i żeby popłynąć właśnie tym statkiem. No i mówi, co tu jest grane, że tak dużo Polaków, a tu ekipa przyjechała z Polski. I mówi, że jest to rzadko spotykane, żeby na takich statkach było tak dużo Polaków. No bo Polaków jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mało było na takich wycieczkach ekskluzywnych. Ale może w końcu za sprawą po części tych filmów, za sprawą naszej promocji takich wycieczek, może w końcu więcej Polaków zacznie podróżować takimi pięknymi, ekskluzywnymi statkami, gdzie naprawdę dzieje się bardzo dużo. Jeśli chcielibyście dołączyć do polskiej ekipy właśnie, która podróżuje w ten sposób, która ma takie wycieczki nawet o 50% taniej niż w regularnej cenie, to koniecznie wejdźcie na www.mojeżycietopodróż.pl, gdzie będziecie mogli wyszukać sobie takich wycieczek, dołączyć do naszej tutaj grupy Polaków, którzy podróżują w ten sposób i będziecie mogli tam kupić sobie takie wycieczki, posprawdzać, wyszukać i dużo różnych innych informacji, ciekawostek. Po wejściu na stronę mojeżycietopodróż.pl wyświetli Wam się formularz, który trzeba wypełnić, imię, nazwisko i podać maila, utworzyć sobie hasło do konta, po prostu zostanie założone konto, po czym będziecie mieć dostęp do całej zawartości strony. Polecam. Najlepszym hitem w całej tutaj, w całym porcie na Sycylii, no coś zaskakującego bardzo, bo zobaczcie, no miasto jak miasto, ogromne miasto, mega tłoczne, mega w ogóle masakra, ale jest jedna flaga powiewająca na środku wieżowca, na środku miasta Palermo, na Sycylii, polska flaga. Tak jest, patrzcie się, jak dumnie polska flaga tam powiewa. No. No nie ma właśnie żadnej flagi, nie ma nic. Włosi się tutaj nie reklamują w własnym mieście, ale polska flaga wisi i wieje i powiewa. Biało-czerwona polska flaga. Tak jest. No i właśnie znajdujemy się w Palermo. Palermo na Sycylii. Opuściliśmy ten wielki, ogromny statek i jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę do Palermo. Zorganizowana wycieczka na znaczenie numerem 23. Wycieczka na autobus numer 23, żebyśmy nie zapomnieli, to mamy naklejki, żeby ci guide, tacy jakoś nazwałem, ci przewodnicy, żeby przewodnicy też wiedzieli, że należymy do grupy numer 23. No tak wyglądają zorganizowane wycieczki.
tak wyglądają zorganizowane wycieczki, a tak wygląda MSC Grandioza. Ogromny MSC Grandioza. Nie wiem, ile on ma metrów, z 200, 300, nie wiem, ogromny. Ogromny, wielki statek MSC Grandioza, Palermo, Włochy, 2021. Jaki miesiąc? Czerwiec. Jeszcze czerwiec, jeszcze czerwiec. MSC Grandioza. A tutaj Palermo, doki, port w Palermo. Słońce zaczyna się w końcu przebijać przez te chmury. No powiem wam, że trafiliśmy na pogodę taką i dobrą, i niedobrą, bo to jest jedyny dzień, kiedy jest takie zachmurzenie tutaj na Sycylii, w Palermo. Z jednej strony dobrze, no bo nie będzie nam aż tak mocno grzało podczas tej wycieczki, ale z drugiej strony filmy i zdjęcia mogą wyjść takie trochę średnie. Ach, trudno, ale powiem wam, że naprawdę, kiedy patrzę na pogodę, wszystkie dni są tylko samo słońce, a dzisiaj jest takie zachmurzenie, ale spoko. Już ci gorąco? MSC 23.
from Brazil, not in his garden, the jacaranda tree. Jacaranda, beautiful tree. Koń w kapeluszu. Okay, no problem. Toż to jest byk. Kurde, przekrzykuje. Ale bydlak, nie sposób go skamerować. Ale bydlak. Największy statek w porcie zawsze. Nasza grandioza, jak wpływa do portu, to wszystkie statki spływają na bok. Tam się kończy dopiero, o tam. Za 300 metrów. Myślę, że z jakieś 300 metrów ma. To tak chyba lekko. Taki dupny statek, ja pierdziulę. Ale dupny.